Dzień dobry kochani, Mariusz Szczecin z Akademii Pianina z portalu cleverkit.pl. Czy chciałbyś poznać strukturę bluesa? A może chciałbyś nauczyć się go grać wykorzystując technikę four-on-the-floor? W tym odcinku wejdziemy trochę głębiej. Zapraszam. Dobrze kochani, na początek wstęp, czym jest technika four-on-the-floor? Jeżeli mamy piosenkę napisaną w metrum 4/4, to jeżeli chcielibyśmy grać techniką four-on-the-floor, to oznacza, że będziemy akcentować każdy bit. Raz, dwa, trzy, cztery. Na każdy z nich położymy jakiś akcent muzyczny. Tak jak raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jest to jedna z prostszych technik, moim skromnym zdaniem, a jednocześnie na tyle efektownych, że można ją wykorzystać w bardzo wielu piosenkach. Przykładem takiej piosenki jest choćby nawet Lornetka zespołu Goles' Orchestra. Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób wykorzystać tę technikę grając bluesa. Dobrze, kochani, pierwszą rzeczą jest stworzenie melodii takiej treningowej, którą będziemy sobie wykorzystywać, szlifując naszą lewą rękę i akompaniament w stylu four-on-the-floor. Więc ja stworzyłem dla Was coś takiego. I to jest kółeczko. Dobrze, nauczmy się kochani tej pierwszej linijki, która będzie się powtarzać przez cały chorus bluesowy. Później omówimy sobie sam chorus bluesowy, a następnie przejdziemy już do narzędzi. Mamy tak. Gramy w stylu swing, a więc rytm będzie swingowy. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, prawda? Czyli wszystkie ósemki tutaj pa, 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 pa będziemy swingować. Pa, 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 prawda? I mamy coś takiego. Czwartym palcem raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Tyle! To musimy powtórzyć 3 razy. Raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Zagraj sobie to parę razy. Dobrze, kiedy znamy już melodię, przejdźmy sobie do struktury bluesa. Cały chorus bluesowy jest rozpisany w następującym schemacie. Pierwszy takt C-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. Później F-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. C-dur 2 razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. F-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz, dwa, trzy. Wchodzimy w C. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. G-dur, raz, dwa, trzy, cztery. F, raz, dwa, trzy, cztery. C, raz, dwa, trzy, cztery. G, raz, dwa, trzy, cztery. To ostatnie G jest takim akordem przejściowym, który wprowadza nas, zapętlając z powrotem do początku, prawda? Dzięki temu akordowi możemy przejść do pierwszego taktu i zapętlić cały chorus bluesowy. Dobrze, to teraz tak. Pierwszą rzeczą jest wprowadzenie sobie power chordów do naszego bluesa. Power chord jest akordem składającym się z 2 dźwięków. Pierwszego i piątego. Eliminujemy dźwięk trzeci. Raz. I teraz jak będziemy grać? Raz, dwa, trzy, cztery. Zwróćmy uwagę, że ten drugi dźwięk to jest dźwięk szósty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, prawda? Między dźwiękiem piątym a szóstym mamy cały ton różnicy składający się z 2 półtonów, czyli będziemy raz, dwa, trzy, cztery. Przy F przejdziemy do F. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu C. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Później mamy F. Znowu raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. C-dur. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, G, raz, dwa, trzy, cztery, F, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i G, raz, dwa, trzy, cztery. W tej wersji nie nabiera to jakiegoś rewelacyjnego brzmienia, ale zrobimy sobie parę modyfikacji. Pierwszą jest wprowadzenie pedała na 4. Zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, Prawda? Zagrajmy sobie tą melodię właśnie w tym stylu. Doskonale, to jest pierwszy element, ale to jeszcze nie wszystko, możemy sobie wprowadzić dodatkowy element, wprowadzimy sobie na samym końcu ósemkę, zobacz. Pokażę Ci to na akordzie C-dur, raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, przejdźmy do F i raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy. Przejdźmy do G. I raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, i w takim tonie spróbujmy sobie zagrać naszą melodię. Uwaga. Teraz zaczyna brzmieć, prawda? I jeszcze jeden element chcielibyśmy wprowadzić, trzeci będzie to dynamika. I tutaj są dwie szkoły, ja Ci przedstawię jedną z nich. Zwróć uwagę jak gram. Prawda? Zobacz, gdybyśmy chcieli pokazać to na jakimś grafie, to by było tak. Pierwsze uderzenie. Raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery i... Prawda? Z dynamiką ta nasza melodia będzie brzmiała następująco. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dalej możemy sobie wprowadzić już elementy improwizacji, na przykład za pomocą skali bluesowej. Kochani, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że było on dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak, wciśnij koniecznie kciuk do góry. A jeżeli chciałbyś się bardziej zanurzyć w bluesie i nie tylko, również w innych stylach muzycznych, idąc od samych podstaw, od samego początku, zapraszam Cię do mojego kursu. W tej konkretnej części mamy aż 3 wersje podstawowe akompaniamentu i 3 wersje trochę bardziej zaawansowane, gdzie wprowadzamy sobie jeszcze kilka dodatkowych smaczków. To wszystko na dzisiaj. Trzymaj się. Cześć!